Maciej Kawulski, podczas nagrań do gali KSW-47. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Ale nie od tego chciałbym zacząć, tylko od no, chyba wielkiego sukcesu, jakim był twój debiut reżyserski, a konkretnie od liczb, jakie Underdog przyciągnął do kin. Mam powiedzieć, tak? Tak, no jaki mam na dzień dzisiejszy, czy coś się zmieniło od ostatniego ogłoszenia? Wiesz, no jesteśmy w tym momencie w granicach 800 tysięcy, co jest bardzo dobrym wynikiem. Nie da się również ukryć, że ostatnia sytuacja, smutna sytuacja polityczna sprawiła, że w ogóle rynek kin i rozrywki strasznie na poziomie 50% został na prawie 2 tygodnie pokonany, w związku z czym to wpłynęło na wszystkie wyniki i ciężko jest tak obiektywnie spojrzeć i porównać tego do czegoś innego. Pewnie spodziewaliśmy się troszeczkę lepszych wyników, natomiast no, jakby cały czas jesteśmy na afiszach i mamy nadzieję. Dla mnie jest to wszystkim sukces, że kompletnie nowi ludzie, którzy nie rozumieli MMA, nie wiedzieli, co to jest, jak na przykład starsze panie i kobiety, które płaczą na niektórych piosenkach. Teraz się interesują, pytają zawodników i są ciekawe, kiedy będzie następna gala KSW. To jest poza tym, że ten film dla mnie miał jakąś tam taką suwerenną wartość, jeszcze taki sukces zawodowy, że udało nam się zachęcić kolejnych ludzi do obserwowania tego, co robimy wszyscy my. Jaka opinia, którą usłyszałeś po filmie do tej pory, była najprzyjemniejsza, która była dla Ciebie najbardziej wartościowa i taka, z której najbardziej się cieszyłeś? Znaczy, wiesz, ja nie mam doświadczeń, nie wiem jak to jest, nie potrafię segregować tego filmowego hejtu od komplementów. Dość dobrze radzę sobie w naszej branży i wiem, gdzie kryje się cynizm, a gdzie kryje się prawda, nawet ukryta. W związku z czym ciężko mi jest oddzielić te ziarna od plew i powiedzieć wam, co jest prawdą. Natomiast jakbym miał być tak szczery, to ja nie na swoje sociale, na nasze KSW sociale właściwie nie dostaliśmy złych opinii. Albo inaczej, te pojedyncze złe opinie, które dostaliśmy, raczej traktuję jako taki rodzaj cynizmu, czy takiego stałego hejtu. Po prostu ci ludzie, którzy byli dobrze, ten film przyjęli. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że pomimo wszystko na pewno gdzieś ci ludzie, którzy są niezadowoleni z tego, co zrobiliśmy, zrobiłem, istnieją. Natomiast nie wiem, nie mam do nich jakiegoś dużego dostępu, przynajmniej nie takiego masowego, jak do hejtu, który jest związany z na przykład jakimś kolejnym ogłoszonym freak fightem w Federacji KSW, bo to się właściwie wylewa nam na głowę. A tutaj to jest bardzo subtelne, ludzie się dzielą swoimi opiniami, mówią fajne rzeczy, mówią, że się wzruszyli. Ta krytyka jest dużo bardziej konstruktywna, śmiem twierdzić. Może się mylę, a może po prostu jeszcze nie umiem odpowiednio grzebać. Rozmawialiśmy dzisiaj z Marcinem Wrzoskiem i powiedział, że chciał wyjść po 20 minutach z Underdoga, ale potem bardzo mu się podobało. No tak, no bo wiesz, no bo jak robisz historię o człowieku, który upada na kolana po to, żeby potem wstać, no to trzeba wyjść z założenia, że nie każdy lubi przez 40 minut upadać na kolana, tak? Ale bez tej pierwszej części ta druga nie miałaby żadnej wartości, nie byłaby tak mocna i nie byłaby taka ciekawa. Ja sobie zdaję sprawę, że ten film ma 2 tempa i pierwsze tempo może komuś nie odpowiadać, ale myślę, że wiele filmów i to naprawdę takich, powiedziałbym, ikon kinematografii światowej ma takie 2 tempa właśnie, że na początku się musisz w coś mocno wkręcić, kogoś polubić nawet w zwyczajnie banalny sposób po to, żeby później przeżyć jego stratę albo,
albo cieszyć się z tego, że tak jak w tym filmie, że pojawia się jakaś tam nadzieja i wiara w to, że stanie z kolan. A w ogóle spodziewałeś się, no w kraju w takim jak Polska, gdzie hejt leje się strumieniami, ludzie to tak dobrze odebrali. Takie opinie, najwięcej opinii takich słyszałem, cytuję, miał być gniot, a wyszło super. Znaczy wiesz, spodziewałem się tego, że ludzie są nastawieni, widząc moje nazwisko i w ogóle udział KSW w projekcie z jakby z założenia nieco ambitniejszym niż organizowanie walk i zarabianie na biciu się po pyskach, że będzie takie właśnie podejście, więc jakby byłem na to przygotowany i miałem dwie opcje idąc na premierę, zresztą znacie mnie już parę lat, znamy się już parę lat i widzieliście, że byłem dość nerwowy, nawet podejrzewany o zażywanie przed premierą różnych narkotyków. Po prostu byłem zdenerwowany, ponieważ były dwie opcje. Albo się okaże, że dla tych ludzi, chociażby ze zwykłej niechęci, bo to przecież nie jest tak, że zawsze mówią prawdę, że to jest gniot, albo powiedzą, że się zawiedli na swoim przypuszczeniu i że ten film całkiem mi się podobał. I cieszę się, że zwyciężyła ta druga opcja, no bo no, gdzieś tam jest osobiście dla mnie ważne, no, że zmierzyłem się z czymś kompletnie dla mnie nowym i nawet jeśli nie dostanę Oscara, to są ludzie, którzy się wzruszają, płaczą albo idą potem na salę i chcą trenować. No, o to chodzi chyba w filmie, żeby wywołać w ludziach emocje. Sukces niesie. Co dalej wobec tego? A może jakieś filmy biograficzne o zawodnikach? Wiem, że teraz będzie film o Popku, to z kolei Konrad Niewolski. Może Mamet? Ja chciałem zrobić film o sobie, biograficzny. Nie, żartuję. Słuchaj, no nie będę ukrywał, że nie jest to, że tak powiem, ostatni krok w tą przestrzeń i że jakieś tam plany mam. Natomiast no chyba jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym jakoś opowiadać i mówić o jakichś tam konkretnych krokach, bo to są raczej takie przemyślenia i wewnętrzne refleksje i decyzje, które zapadają i kompromisy między mną a mną, no bo jakby nie chcę w żaden sposób odpuszczać tego, co dzieje się w Federacji KSW, jakby czuję się przede wszystkim autorem tego, co się dzieje za tą ścianą i to jest moja pasja od wielu lat i tu się nic nie zmieniło, nie? A doba ma tylko 24 godziny, no. No właśnie, my mówimy tu o filmach, dzisiaj też kręcimy filmy, nie będziemy spoilerować, ale no będzie grubo. Powiedz, czy to twoje doświadczenie, które zdobyłeś podczas kręcenia filmu Underdog, też tutaj przelewasz na te trailery? No wiesz, no, człowiek się uczy całe życie, no wiadomo, no, jeżeli spędziłeś kilkadziesiąt dni na takim planie zdjęciowym z krwi i kości, gdzie jest oczywiście dużo większe lenistwo i obibokostwo, ale jednak ludzie są przyzwyczajeni do pewnej takiej rutyny, higieny zawodowej, no to te rzeczy, które są dla ciebie interesujące, zabierasz, ale nie będę udawał, że jestem jakimś orędownikiem tego, że polska szkoła kina, a ja mówię tu o tej przestrzeni, która się nazywa produkcją, jest jakoś arcydobra. Mam wrażenie, że nasze ekipy, które robią eventy, są trzy razy bardziej pracowite. To, co robi tam siedem osób, u nas robi jedna bądź dwie, jest to kompletnie inna przestrzeń. Praca w warunkach imprezy na żywo jest w ogóle kompletnie dużo bardziej stresująca. Można to porównać do takiego sprintu, gdzie być może biegnie się trochę krócej, ale trzeba naprawdę dawać się wszystko i wydaje mi się, że można jeszcze do tej produkcji, którą na co dzień obserwujemy w polskich filmach, podejść inaczej i te filmy nie tylko można robić inaczej, ale też mogą na przykład mniej kosztować. A jak widzę, jak słyszę, jak mówisz o tym, to też widzę, że bardzo czujesz ten temat. Nawet tak podpatrzyłem, jak kręciliście te filmy, to ta twoja poza na tym krzesełku operatorskim, to tak jak prawdziwy reżyser, taki obniżony, noga za nogę, no fajnie to wygląda. No, mamy do takiego czasu do mnie mówi Steven. Słuchaj, na stołku operatorskim nie siedziałem, bo chyba takowy nie istnieje w ogóle. Operator reżyserskim. Głównie gania z kamerą. Powiem szczerze, że też chyba mało razy usiadłem na tym wędkarskim stołeczku, który się nazywa reżyserskim, bo
No bo jakiś, nie wiem, to jest chyba nawyk już taki eventowy, że jestem bliżej akcji, w związku z czym chodziłem z watchmanem, na którym obserwowałem zdjęcia, ale byłem cały czas przy aktorach, żeby natychmiast móc korygować, pracować, a już szczególnie jak kręciliśmy, nie wiem, sceny walki czy treningów, no to ja właściwie byłem spocony, czułem się jakbym ten trening i tą walkę robił. Więc nie wiem, no, nie sądzę, że myślę, że to jest taka, wiesz, że starzy reżyserzy po prostu już mają tak dobrze, bo to chodzi o, wiesz, no tam jest wszystko podzielone w branży filmowej, każdy się zajmuje czymś innym, jest gość od tego i od tamtego i jak zrobiłeś 40 filmów i się nazywasz Andrzej Wajda, no to masz każdy gość to jest twój kolega. I im po prostu ufasz i wiesz, że każdy kawałek i ty po prostu tak naprawdę przychodzisz zerknąć w ekran, zobaczyć, czy to, co widzisz, odpowiada temu, co sobie wyobrażałeś. I ewentualnie to korygujesz, ale bardzo często tak jest, bo ci ludzie już cię znają. I to jest, wiesz, to jest doświadczenie po prostu, więc ja jestem gościem, który się tego uczy, nie ma żadnych umiejętności do komunikowania się z tą przestrzenią. Jestem samoukiem również w tej branży, w związku z czym, wiesz, wyskakuję z fotela, idę do gościa, który tam coś kręci, mówię mu, stary, chciałem to widzieć inaczej i tłumaczę mu to swoim językiem, który jest daleki od tego, co słyszał w łódzkiej szkole filmowej na pewno. No. Na czyj powrót jest największa szansa? Mameda Khalidova, członka zespołu w Pierdolsi, czy Deni Takajewa? Słuchaj, marzyłbym o tym, żeby powrócił jeden i drugi. No jest za wcześnie, żeby o czymkolwiek mówić. Nieco. Myślę, że ja rozumiem to pytanie, ono jest podchwytliwe i bardzo newsowe, ale nie mam nic ciekawego na ten temat do powiedzenia, naprawdę. Chciałbym. Przepraszam, przejdźmy może do KSW, wobec tego rozmawialiśmy jakiś czas temu z Szymonem Kołeckim. Powiedział, że on już od 2 lat był w pewnym sensie dogadany, że będzie się bił dla KSW. Czy tak faktycznie było? Czy na niego czekał Mariusz Pudzianowski? Jak to wyglądało? Chyba już możemy to zdradzić. Nie. No, tak, że byliśmy dogadani, nie. Byliśmy, to jest bardzo, mam wrażenie, bo znam go jeszcze mało, ale człowiek o wielkich zasadach. I rzeczywiście już jakiś czas temu spotkaliśmy się, usiedliśmy i sobie coś tam obiecaliśmy, że na takiej zasadzie, że ja bardzo chciałbym, żeby on dla nas walczył, a on bardzo chciałby dla nas walczyć, natomiast na tych podstawowych parametrach nie było konsensusu, więc bardzo długo to trwało. W końcu znalazły się jakieś tam rozwiązania, które były zadowalające dla nas i dla nich i kontrakt mamy od niedawna, od momentu właściwie, nie wiem, no, chyba kilka dni po, tydzień po podpisaniu kontraktu na gali ogłosiliśmy, że będzie się bił z Mariuszem, jeśli dobrze pamiętam, ale to jakiś bardzo krótki okres czasu. Natomiast tak, znamy się i rozmawialiśmy już chwilę dłużej. Mamy też Tomasza Narkuna w wadze ciężkiej, od kiedy był taki pomysł i też powiedzmy sobie szczerze, mistrz z Polski na pewno jest bardziej marketingowy, lepszy medialnie niż człowiek z zagranicy. Czy to jest taka delikatna chęć gdzieś tam zestawienia mocnego zawodnika z Polski z angielskim mistrzem, który może zostać zatronizowany? Nie, to jest wielka dojrzałość całego teamu, który się zajmuje Tomkiem i gotowość do tego, żeby podejmować wyzwania. To świadczy o największym mistrzostwie właśnie to, że podejmujesz wyzwania. Podjąć 2 razy rękawice z Mamedem Khalidovem to był wielki challenge i duży szacunek. Ja bym nie wziął walki z Mamedem. A potem, powiem ci, jak wyglądała nasza rozmowa dotycząca De Frisa. Myśmy mieli ten pomysł w głowie i nagle pojawili się bracia i zaproponowali nam ten pomysł, w związku z czym się uśmiechnęliśmy do siebie z Wojem, bo fajnie, bo to znaczy, że rozumiemy linię, którą idziemy. No, to jest ważne, żeby dawać wielkie sportowe walki, ale chyba tak samo ważnym jest, żeby dawać wyjątkowo interesujące walki. I ta walka jest na pewno bardziej interesująca, chociaż wydaje mi się, że wyłania się też postać w kategorii naturalnej dla Narkuna, która to się już mogłaby być nominowana do tej walki. Wiecie, o kim mówię. Ile prawdy jest w tym, że odległy termin pierwszej gali KSW jest spowodowany tym, aby dać czas na promocję underdoga? O nie. To jest bzdura. W ogóle to wszystkim my nie jesteśmy koproducentem tylko tego filmu i jakby mój prywatny udział w tym w żaden sposób nie blokował firmy. My po prostu
raz na jakiś czas tak się zdarza, że hale rezerwujemy i wypadają większe odstępy, a raz na jakiś czas się zdarza, że mniejsze. No, zwykle udawało nam się pozyskiwać jakieś ciekawe terminy w okolicach końca lutego. Teraz to jest tam te 3 czy 4 tygodnie później. Nie ma to nic wspólnego z filmem. Uwierzcie mi, myślę, że jedno drugie mogłoby tylko wspierać. Także nawet z punktu widzenia logicznego, no gdybyśmy, to się nie kanibalizuje. No, ludzie chodzący do kina w żaden sposób nie kanibalizują się z tymi, którzy jeżdżą na galę. No, to może tylko sobie pomóc nawzajem. Pytam, bo dochodzą do nas głosy, że zamierzacie zrobić 3 gale miesiąc po miesiącu, gdzie tak naprawdę w ciągu 8 tygodni będą 3 eventy KSW. Jest to nie lada wyzwanie, też promocyjne, a zawsze na tę promocję stawialiście bardzo duży nacisk. Jeśli dojdzie do tego, że będzie trzecia gala, z zaznaczeniem na jeśli, chociaż bardzo byśmy tego chcieli i nad tym pracujemy, to będzie to na pewno mniejszy produkt. Tak? Czyli nie jakaś gala w 15-tysięczniku czy nawet 12-tysięczniku, tylko mniejszy produkt, który z pewnych względów nawet celowalibyśmy w Polsat otwarty, a nie w pay-per-view. W związku z czym znowu nie sądzę, że te przestrzenie będą się wykluczać w całej układance finansowej, a myślę, że mogą tylko sobie pomóc. Kiedy karta KSW 47 zostanie zamknięta? Jeszcze w lutym, czy trzeba będzie poczekać do marca? No, chciałbym powiedzieć, że do końca tygodnia, ale co chwila nas spotykają jakieś newsy, informacje dotyczące różnych zawodników. Jesteśmy jakby bardzo mocno zdeterminowani, żeby jak najszybciej to zamknąć, ale pewne zdarzenia czysto losowe nas wstrzymują przed pewnymi decyzjami. No jest ciekawie i to nie jest jeszcze koniec niespodzianek, tyle mogę powiedzieć, ale nie mogę nic więcej zdradzić, bo to wszystko są na razie rozmowy. No, widzieliśmy zdjęcie Marcina Lewandowskiego z Satoshi Ishim. Jest pewnie, no, jeżeli napisał, że jest deal, to jest pewnie deal. Czy jest szansa, że Satoshi Ishii jeszcze w tym roku zagości w klatce KSW? Na to liczymy. Na to liczymy, że wzmocni ciężką dywizję KSW i że będzie dla nas walczył. Ale to jakby to też powiedzmy, że te informacje o tym, że jest deal, są mocno pośpieszne. No jest tak, no, zamykamy go. Niezależnie od tego, czy wygra tą walkę Narkun czy De Vries, no raczej nie widać następnego pretendenta do pasa. Czy to właśnie może być Ishii? No raczej myślę, że nie w pierwszym podejściu. No, myślę, że kurczę, kategoria ciężka jest mocno nieprzewidywalna, no, mocno ciężka. No i to jest, wiecie o co chodzi, jak wypada ci ktoś w kategorii ciężkiej i jest 4 tygodnie do walki, to już wiesz, że to nie będzie nic dobrego, nie? To jest kategoria, w której na wszystko musisz mieć czas, wszystko się powoli rozgrywa i ciągle są jakieś niespodzianki, nie? Już nie mówię o kontuzjach. Więc no nie chcę być takim wróżkiem tej kategorii, bo to parę razy już mi się wydawało, że to w jakąś stronę pójdzie i poszło w kompletnie inną. No, też charakterystyką chyba tej kategorii jest to, że tam w ogóle nie ma niepokonanych. Wiesz, co chodzi? No, jest ktoś, kto wygra 3 walki, wszyscy mówią, że to już jest prawie hegemonia. No to w wadze lekkiej o takie zwroty można się pokusić po 10 obronach, więc to jest kompletnie dziwny świat, nieodpowiadający standardom innych dywizji. Kamil Szmuszowski bardzo chciał walczyć z Bartkiem Koperą. To byłaby taka swoista walka między kibicami w Łodzi, bo to byłby jeden kibic ŁKS-u, drugi Widzewa. Czy jest to możliwe do zrobienia na Atlas Arenie? Nie. Jakby nie staramy się nie dotykać żadnych animozji, które nie są związane czysto z chęcią kibicowania umiejętnościom sportowym, tak? Oczywiście, że nie da się uniknąć w MMA jakichś elementów patriotyzmu lokalnego, no bo to jest jakby poza twoją decyzją, serce nie sługa, no jest Polak, jest Amerykanin, jesteś za Polakiem, tak? Ale jeżeli widzimy, że pojawiają się jakieś mocne konotacje, które mogą się przerodzić w coś, co nawet jeśli miałoby to jakieś znaczenie dla nas finansowe, to uciekamy od tego. Jakby mamy jasną politykę, że nasi fani mają się interesować walką w klatce, a nie walką poza nią. No właśnie nie do końca tak jest, bo Phil De Vries powiedział nam tutaj w wywiadzie, że kibice z Polski piszą do niego wiadomości, żeby pokonał Tomka Narkuna. Tomek troszeczkę się zagotował, kiedy mu to powiedzieliśmy. Dlaczego tak jest, że nie wszyscy lubią mistrza kategorii półciężkiej, który mimo wszystko pokonał 2 razy Mameda Khalidova? To, czym to może być spowodowane?
Nie wiem, ja nie mam jakichś takich głosów. No jest, wiesz, no, różne jest tempo rozwoju kariery różnych zawodników i myślę, że wielką umiejętnością jest umiejętność czasem zamiany hejtu w uwagę. Czyli tego potencjału, który jest w tobie, i czyli nie trzeba być na siłę ulubieńcem tłumów, po prostu trzeba być sobą i twój elektorat zawsze się znajdzie, jeżeli będziesz uczciwie wygrywał walki i tyle. No myślę, że niekiedy problem jeszcze tego młodego polskiego show biznesu jest taki, że wszyscy chcą być lubiani. A w tej grze chodzi o to, żeby umieć skupiać na sobie uwagę rynku, tak? I z tego czerpiemy pieniądze. To nie wiem, odwołam się, no bo to jest taki najbardziej jasny przykład, do Conora McGregora. To nie jest tak, że wszyscy go lubią. Lubią go Irlandczycy, ale połowa rynku, która ogląda jego walki, płaci za pay-per-view, a to jest ogromny elektorat, to są ludzie, którzy go nie lubią. Więc to, wiesz, i czy on no, siedzi w domu i liczy pieniądze. Jest, jakby to jest ta gorzka prawda, ale ten element świadomości, który pomaga ci, że nie uszczęśliwisz całego świata. Nie może być tak, że wszyscy ci uwielbiają, czarni, biali, rudzi, nie? Zawsze się znajdzie grupa, jeżeli jesteś wyrazisty jakiś, która będzie w opozycji do tych, którzy są z tobą po linii, to jest naturalne, nie? Natomiast najgorsze jest to, jak jesteś nijaki. I tyle. Mamy też trochę smaczków. A często stajesz się nijaki, jak chcesz być za bardzo lubiany. Na koniec ode mnie, byliśmy z Mariuszem Ureda w podcaście, on często mówi, że chciałby się bić... Dziękujemy. Chciałby się bić z Popkiem. Co z tym? Słuchaj, uwielbiam Reda, jest naprawdę świetnym ziomem, ale jak widzisz, jego trening nie postępuje w takim tempie, jak ilość postów na temat Popka, więc dam mu jeszcze chwilę na potrenowanie. No, jest naprawdę, go bardzo lubię i szanuję. Ale to nie jest postać, którą bym widział u nas w klatce. To zapytam w takim razie, jak wypadliśmy z Filipem, czy branża media mają się czego wstydzić? Nie, no byliście świetni, no znacie się, chciałbym się tak znać na MMA i mieć taki research jak wy. Ja z czasem, w ogóle kiedyś to było mi wstyd, że już tak mało wiem, bo ja bym pewnie dzisiaj nie wymienił nawet naszej konkurencyjnej organizacji ze Stanów Zjednoczonych dywizji mistrzów wszystkich kategorii na pamięć. Może czasem są, raz w roku jest, raz na dwa lata taki moment, że akurat wszystkich kojarzę, ale tam jest bardzo duża rotacja. Nie mam researchu, nie mam na to czasu, zajmuję się jakby tym, co tu się dzieje i fajnie jest posłuchać ludzi, którzy przez pryzmat naszej kultury o tym opowiadają, bo ja się po prostu od was dużo uczę. Tak do tego podchodzę. No. A czy doszły słuchy o takiej małej szpilce od Dany White'a? A propos Arian Lipski, ponieważ od razu po walce właśnie udzielił wywiadu i stwierdził, że przychodzą mistrzowie różnych organizacji, no a potem UFC ich weryfikuje. No wiesz, no dość naturalne, no ja bym powiedział to samo, no. Co może powiedzieć... A UFC już zostało powiedziane zresztą. Co może powiedzieć organizacja, która... Wiesz, no to jest mądry chłop, Dana White. No. Wie jak prowadzić ten biznes, wie jak go skalować i wie, co w którym momencie powiedzieć. To nie ma wątpliwości. No, powiedział to, co powinno się powiedzieć. Ciężko się z nim nie zgodzić wobec ilości argumentów akurat w tym drobnym temacie. Natomiast no, robienie też jakiejś wielkiej przestrzeni pomiędzy jakością zawodników tam, a gdzie indziej, z wielu powodów uważam, że jest to mit. I też pewnego rodzaju umiejętność marketingowa. Tak? Jest wielu zawodników w różnych organizacjach na świecie, którzy się biją tak samo dobrze. No to jest po prostu również wybór, nie? A bardzo często i najczęściej marzenie po prostu. Na pewno mają najwięcej zawodników. To jest fakt. Ostatnie pytanie ode mnie. Szymon Kołecki powiedział nam, że on jeszcze nie wie, jak będzie dalej wyglądała jego kariera. Gdyby zakładając, że pokona faworyzowanego Mariusza Pudzianowskiego, co dalej z Szymonem? Waga ciężka, waga półciężka? Wiesz, no Szymon bardzo roztropnie dobiera, też przygląda się kolejnym krokom, które ma zamiar postawić w swojej karierze, pomimo iż nie jest najmłodszy. Więc myślę sobie, że bardzo to wiele zależy od tego, wiesz, no jaki będzie miał apetyt na kolejny ruch. My jakby rozumiemy, że to jest ktoś, kto nie może teraz przez 10 lat budować kariery, więc staramy się przyspieszać to jego myślenie. I skracać do tego, że to jest ten czas. No, nie będzie już 30 razy lepiej. Trzeba wykorzystywać to. Oczywiście się cały czas rozwijać. My rozumiemy, że on jest jeszcze na etapie, że z walki na walkę jest lepszy.
o 50%, ale to jest czas, żeby to monetyzować, to jest czas, żeby gadać z publicznością. Za chwilę będzie za późno, więc takie jest nasze podejście. Tak jakby ktoś pytał, tak? My chcielibyśmy, żeby brał udział w poważnych pojedynkach, ale może się okazać, że na przykład, nie wiem, no, że po walce z Pudzianem, bez względu na to, jaki będzie wynik, oby fajna była walka, nie wiem, będzie potrzeba jakiejś walki lżejszej. No to jest dla niego na pewno wielkie wyzwanie. No niech chyba wszyscy się zgodzicie, że największe w jego karierze, i to tak jakby mówić, to raczej jakby, wiesz, skille i duszę wszystkich zawodników, z którymi się bił, wrzucić do jednego wora, to i tak można by powiedzieć, że to jest super wyzwanie dla niego. Nie, no wiesz, to jest silny koń, który ma 3 razy tyle walk, co on, dobrze liczę? No na pewno 2. I wszystkie argumenty logiczne są po stronie Mariusza, nie? W takim razie ostatnie pytanie ode mnie. Którą z kategorii teraz priorytetowo chcielibyście rozbudować, która waszym zdaniem kuleje najbardziej? Wiesz, rotacja, myślę, że jest trochę tak, że na pewno, że ta ucieczka zawodników z 70 do 66 spowodowała, że ta 70 została mocno zdominowana i niewiele tam jest do rozdania. Natomiast, wiesz, no, myślę, że spokojnie, no, jest każda, cześć, Wodziu, każda dywizja, w każdej dywizji jest coś do zrobienia, wiesz, no, kiedyś wydawało mi się, że zawsze będzie najlepiej w 84, bo to jest w ogóle najlepiej, a później się wiele razy okazywało, że inne kategorie bardzo fajne miały swoje sezony, momenty i tak dalej. To jest bardziej kwestia rozwój danej dywizji, raczej jest związany z ilością gwiazd w niej, więc życzyłbym sobie, żebyśmy przynajmniej mieli po 2-3 duże gwiazdy w każdej, to by jakiś tam gwarantowało taki sukcesywny rozwój i zainteresowanie. Niestety tak się nie udaje. Bardzo często jest tak, że niektóre kategorie rzeczywiście przy ilości gal, które teraz mamy, troszkę martwieją na jakiś czas, i to jest najgorsze. Dziękuję bardzo.